Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ostatnia aktualizacja do Mavica 3 przyniosła nam fantastyczne rozszerzenie i kapitalną nową funkcję, którą do tej pory mieliśmy jedynie w Mavicu 2, jeżeli chodzi o małe konsumenckie drony, a mianowicie Waypoints. Czym jest Waypoints, jak ją wykorzystać, w jaki sposób tworzymy taką misję, jak ją odtwarzamy i zapisujemy? Tego wszystkiego dowiecie się dzisiaj z tego materiału, który teraz nagrywam i staram się przekazać swoje najlepsze doświadczenia właśnie w tym materiale. Z Waypoints miałem pierwszy raz do czynienia w 2018-2019 roku po wprowadzeniu Mavica 2 i tam mieliśmy faktycznie możliwość jeszcze w aplikacji DJI GO 4 utworzenia misji i odtwarzania jej później w terenie lub też bezpośrednio w terenie zarejestrowania misji i odtwarzania jej później. Słuchajcie, podstawowa sprawa jest następująca, a mianowicie waypointy. Jest to misja, którą tworzymy albo na mapie bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego i aplikacji, czyli DJI Fly, można ją stworzyć, lub też poprzez oblot fizyczny w terenie. Składa się ona z szeregu punktów. Powiedzmy, że dla uproszczenia na razie weźmiemy sobie pod uwagę 5 punktów, 5 waypointów, które rozmieszczamy na danej wysokości i w danym miejscu, tak żeby pokazać konkretny obiekt. To może być na przykład budowa, to może być jakiś ciekawy obiekt architektoniczny albo element natury, krajobrazu, który chcemy uwiecznić i przemieszczamy się z jednego punktu do drugiego, żeby pokazać jeden lub więcej obiektów właśnie w sposób charakterystyczny i utworzyć taką swoistą misję, prawda? Czyli pierwszy punkt pokazuje nam w ten sposób. Następny punkt może z innej wysokości i z innego kąta. Przemieszczymy się dalej, znowu możemy zmienić wysokość, kąt i tak dalej, i tak dalej. I zwykle jest to oblot, takie waypointy, ta misja polega na oblocie po punktach i wykonaniu danego zadania, bo to nie musi być plik wideo, który jest nagrywany na całej rozciągłości. To mogą być tylko zdjęcia w danych punktach, zwrócone na dany obiekt i to też czasami wystarczy. Także w tej funkcjonalności Mavica 3 mamy do dyspozycji albo nagrywanie filmów, albo robienie zdjęć w danych miejscach i to są właśnie te waypointy, to są miejsca, gdzie znajdzie się nasz dron. I każdy waypoint jest charakteryzowany przez kilka zmiennych. Pierwsza zmienna to jest położenie, następnie wysokość, zwrot, czyli ustawienie kamery, w jaki sposób jest ona zorientowana, następnie kąt samej kamery i też można powiązać waypointy z danymi POI, czyli point of interest. Takim point of interest może być na przykład wieżyczka, jakaś skałka, wzgórze, budynek. I jeżeli dron przelatuje nam powiedzmy z punktu A do punktu B, może być zwrócony właśnie kamerą i cały czas pokazywać dany point of interest, czyli daną wieżyczkę czy obiekt, który sobie wybierzemy. Można je ze sobą powiązać. Ja starałem się parę misji zrobić, tych misji zrobiłem może 4 i mniej więcej mam wyczucie, jak to wszystko się tworzy, więc pokażę wam to na przykładach. I teraz powiedzmy parę słów na temat tego, po co jest nam taka misja, po co są te waypointy. Najprościej można powiedzieć po to, żeby zarejestrować jakieś zmiany. Wyobraź sobie, że budujemy centrum handlowe, kościół, nie wiem, inny obiekt, tak, robimy jakiś remont w terenie, renowację lub też rejestrujemy zmiany w porach roku, wiosna, lato, jesień, zima i sukcesywnie, powiedzmy co tydzień, odtwarzamy tą samą trasę, wykonujemy tą samą animację, czy to są zdjęcia, czy filmy i składamy to później w całość, porównujemy efekty i tworzy nam się genialna rejestracja postępów czy zmian na tym samym obiekcie. To jest ta istota, czyli czas upływa i on przynosi zmiany, natomiast obiekt pozostaje ten sam. On oczywiście podlega zmianom, bo i światło jest inne i postęp na budowie na przykład jest, wiadomo, idzie do przodu, więc to wszystko zależy, co chcemy zrobić, ale waypointy umożliwiają nam właśnie rejestrację takich zmian. I teraz następna sprawa, w jaki sposób takie waypointy, jak taką misję przeprowadzić. Przede wszystkim musisz mieć zaktualizowaną aplikację. Jeżeli oglądasz to później, po nagraniu tego materiału, to już wiadomo, że nie ma innej opcji, tylko jest dana wersja aplikacji i też oprogramowanie do drona, do Mavica 3. Trzeba sobie ten firmware odświeżyć, zaktualizować, wtedy powinniśmy mieć dostępną
misję. Misję tworzymy na dwóch poziomach, tak jak mówiłem już wcześniej. Pierwszy poziom jest to tworzenie misji z mapy, czyli najlepiej jest sobie odtworzyć mapę satelitarną. Wchodzisz do mapy, znajdujesz obiekt, przełączasz na widok satelitarny, a następnie aktywujesz misję, czyli waypoints lewym przyciskiem po lewej stronie ekranu i dalej już zaznaczasz dane punkty poprzez kliknięcie na mapie. Jak już wyznaczysz wszystkie punkty, możesz tam zdefiniować wysokość, zwrot, położenie gimbala, czyli odchylenie gimbala od poziomu. Można też zdefiniować sobie prędkość przemieszczania się pomiędzy waypointami i też akcje w danym waypointie, na przykład włączenie nagrywania, wyłączenie nagrywania, wykonanie zdjęcia, bo można mieć to zmieszane, czyli na przykład na odcinku A, B tylko nagrywa w punkcie C, robi zdjęcie i to jest mniej więcej to. Czyli pierwszy wariant to jest tworzenie z mapy, a drugi wariant jest to fizyczny oblot punktów w terenie. Czyli faktycznie wzbijamy drona, patrzymy, które ujęcia są najciekawsze, z jakiej wysokości, rejestrujemy pierwszy waypoint, później lecimy do następnego punktu, w zależności od tego, gdzie POI mamy ustawione, to właśnie tak się zwracamy, czy zostajemy przy danym obiekcie tylko jednym, czy już przenosimy uwagę na kolejny obiekt. To wszystko zależy, jaką mamy specyfikę, jak rozciągnięty jest ten teren, jak bardzo kompleksowy jest dany obiekt. Od tego głównie zależy. No i później kończymy taką misję, rejestrujemy ją, ustalamy kolejność, czy dron ma lecieć od pierwszego waypointu do piątego na przykład, czy od piątego do pierwszego. Możemy wybrać prędkość, możemy ewentualnie skorygować to, co mamy, wysokości powiedzmy, czy zwroty danego drona i to wszystko wygląda fajnie. Ja robiłem próby na Mavicu 3 w ciągu 4 sesji, a 2 z nich zarejestrowałem dla Was. Pokażę też, w jaki sposób wpisać taką misję do mapy poprzez mapę i zarejestrować ją też w terenie. Myślę, że to będzie taki ciekawy materiał, bo poparty przykładami. Ja mogę powiedzieć tak, dla mnie lepiej jednak zrobić fizyczny oblot obiektu niż planować na mapie, dlatego że nie widzę dokładnie wysokości, nie wiem, czy tam nie ma na przykład drzewa albo innych przeszkód, a też drugi, trzeci plan jest bardzo ważny do kadrowania i lepiej jednak dla mnie było pod kątem nagrywania filmów z całości wykonać taki oblot już na miejscu niż wpisywać na mapie. Na mapie też jest ok, ale jednak mam wrażenie, na mapie też jest wszystko ok, ale jednak mam wrażenie, że bardziej precyzyjne kadrowanie przede wszystkim i ciekawsze ujęcia uzyskamy poprzez fizyczny oblot. Zapraszam Was do tego materiału, teraz pokażę przykłady, przejdźmy za tym. W tej części zaplanujemy misję na bazie mapy. Jest to jak najbardziej do zrobienia z pozycji na przykład naszego domu. Mam tutaj już mapę satelitarną uruchomioną. Jestem w domu. Po lewej stronie mamy ikonkę waypointów i widać, że już są one aktywne. W tym momencie poprzez kliknięcie na mapie można zaznaczyć sobie pierwszy. Może około zrobimy sobie 3, 4, 5. Trzeci chciałbym mieć tu. Tam rosną drzewa w tym miejscu. To też trzeba wziąć pod uwagę, że to wygląda nieco inaczej niż teraz. I piąty może tak. To są waypointy i każdy z nich, jeżeli klikniemy na nim, można ustalić tutaj wysokość. Powiedzmy, że pierwsza wysokość to byłoby 30 metrów. Następny waypoint, wysokość 40. Chciałbym, żeby stopniowo się dron wznosił. Kolejny waypoint byłby na 50. Dobrze. Następny, czwarty, nieco niżej, na 35 powiedzmy. I piąty waypoint na wysokości około 35 metrów. Tak jak teraz, prawda? Wróćmy do pierwszego. I teraz, jeżeli chodzi o akcję kamery, jaką chciałbym tutaj w nim mieć, to będzie na pewno rozpocznij nagrywanie, start recording. A teraz jeżeli przejdziemy na piąty waypoint, tutaj mielibyśmy stop recording, czyli nagrywanie będzie na całej tej trasie. Teraz jeżeli chodzi o to, co ja bym chciał nagrać, to może nie trasę, którą tutaj widzimy, tylko chciałbym dodać POI, point of interest, i w tym momencie mielibyśmy pierwszy POI tutaj,
drugi point of interest może tutaj i trzeci, wyznaczymy tylko trzy tutaj. Przejdźmy do waypointów, chciałbym przesunąć, może uda mi się przesunąć, udało mi się przesunąć. Świetnie, chodziło mi o to, żeby ją mieć tutaj. Dobrze, i teraz to co mamy, to jest 5 waypointów i 3 point of interest. Przejdźmy w takim razie do pierwszego waypointu i chciałbym, żeby on kierował się na POI numer 1. POI, dobrze, POI numer 1 i teraz przejdziemy do waypointu numer 2. Też chciałbym, żeby kierował się na POI numer 1. Tak jest. I teraz jeżeli chodzi o waypoint numer 3, chciałbym, żeby on kierował się na numer 2. Czyli nie podążaj za kursem, tylko na POI numer 2. Tak. I to samo będzie w czwórce. POI numer 2. Tak jest. Zwrócimy się. I piątka. POI numer 3. Waypoint tu. Follow. POI numer 3. Tak jest. I teraz to, co jeszcze określimy, to jest wysokość danych POI. Tutaj mamy 50 metrów i to jest za wysoko. Dlatego, że w POI numer 1 ta skałka ma może jakieś 8-10 metrów. Więc określmy na wartość 8 metrów. 1 i 2. Świetnie. To jest to samo. Tutaj mamy wysokość, zdefiniujmy na 10 metrów w przypadku POI numer 2 i w przypadku POI numer 3 skała jest nieco wyższa, około powiedzmy 20 metrów. Tak jak teraz. Cała misja jest gotowa i wygląda to dobrze. Mamy też oczywiście te ustawienia, które są globalne, czyli na przykład prędkość 2,5. Ja bym powiedział, że chciałbym troszeczkę szybciej, około 5 metrów na sekundę. I po wykonaniu całej misji nie chcę, żeby wracał ten dron, tylko żeby zawisł w powietrzu. Hover. Mam całą misję zaplanowaną. Są POI, które są powiązane z waypointami. Trasa jest wyznaczona na zielono. Wygląda to bardzo dobrze. Przez minutę i 10 sekund całość będzie realizowana. Jeżeli chodzi o dystans, mamy do pokonania 354 metry. W ten sposób możemy to zaplanować. Chciałbym jeszcze zapisać tą trasę. Test YouTube. Save. Mamy ją zapisaną. I w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli ją uruchomić, to widać, że można z tej pozycji jak najbardziej. Dobrze, no to nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć w trasę i odpalić tą misję. Jesteśmy już w terenie, misja jest odpalona, mamy 5 waypointów i wygląda to dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy to w studio. Ja dogrywam narrację w studio z tego względu, że był bardzo silny wiatr i niestety moje wszystkie wypowiedzi zostały przez ten wiatr całkowicie zniszczone, ale w każdym razie to, co zrobiliśmy w pierwszej chwili, to jest odpalenie i dron wzniósł się, a teraz widać, że kieruje już nam się w stronę pierwszego waypointu. Wysokość mamy w tej chwili 30 metrów, on osiąga pierwszy waypoint, za chwilę będzie zwrot i będzie zwracał kamerę w kierunku POI numer 1, tak jak zadaliśmy mu. I waypoint numer 2 też będzie miał zwrot w stronę POI numer 1. Tak to wygląda i na mapie to widać dość dokładnie. Ja tutaj miałem bardzo niską temperaturę i warunki były fatalne, ale udało mi się to zrealizować, to ćwiczenie tuż przed deszczem. Muszę wam powiedzieć, że pogoda akurat miałem kiepską i też wiatr bardzo silny był. Jesteśmy w waypoincie numer 2. W tej chwili już nastąpi za moment zmiana. I teraz jeszcze trzymał kierunek na POI numer 1, natomiast za moment przejdzie kierunek kamery, orientacja kamery w stronę POI numer 2, tak jak teraz widzimy, i przemieszcza się powoli w stronę
checkpoint numer 4. Mamy do dyspozycji już w tym momencie 240 ponad metrów misji z 360. Jesteśmy na wysokości 30 paru metrów, 34 metrów i przechodzimy do point numer 5. Będziemy do waypointu numer 5 i będziemy kierować się też w kamerą na point numer 3. Tak to wygląda, dość płynnie, aczkolwiek to, o czym myślałem, to jednak, że lepiej zaplanować sobie poprzez oblot realny tej trasy. I tutaj wykonywałem też dwie próby, jeżeli chodzi o oblot fizyczny i wpisanie poszczególnych waypointów. Jak widać, tutaj już kadruję do tego, żeby wybrać waypoint numer 1, też oczywiście dobieram odpowiednią wysokość. I to, co jest kapitalne, jeżeli chodzi jednak o oblot ten fizyczny, to co powiedziałem, to jest fakt, że możemy najlepiej optymalnie właściwie dobrać kadr, bo na mapie tego nie widać. A tutaj zobaczcie nawet ten pierwszy, drugi czy trzeci plan wręcz, a także obiekt, położenie obiektu, czy to kadrowanie na 2/3, czy kadrowanie centralne, tego się nie zrobi używając mapy, tylko poprzez fizyczny właśnie oblot. Teraz już mam dwa waypointy wpisane, kieruję się powoli, chciałbym skadrować fajnie, atrakcyjnie waypoint numer 3. Zwiększyłem wysokość, zwiększyłem dystans, żeby całkiem pokazać obiekt, czy cały masyw, właśnie jeszcze w tle wschodzącego, na tle wschodzącego słońca. I za moment sobie dobierzemy właśnie tego typu kadr. Tak jak teraz, jest to zrobione. I tutaj to, co robiłem dalej, to są te ustawienia globalne, czyli prędkość z 2,5 podniosłem na okolice 5. No i też akcje warto ustalić na końcu, czy to jest RTH, czyli powrót do punktu startowego, czy hover. Ja mam akurat hover, czyli zawis po pokonaniu tej trasy. I teraz już dron kieruje się w stronę waypointu numer 1. Widać, że fantastyczne warunki oświetleniowe. Specjalnie przyjechałem też około 7:38 na wschód słońca, po to, żeby jeszcze jak najlepsze było oświetlenie, bo później, jak widać, już ta warstwa chmur była bardzo gruba. I tu widzimy na mapie, że dron kieruje się bezpośrednio w linii prostej do waypointu numer 1, po czym rozpocznie swoją misję. Nie nagrywałem pierwszej misji, jako że to była próba. Dopiero przy drugim kontakcie, przy drugim oblocie zwiększyłem prędkość i nagrywałem całość. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Więc teraz mamy rozpoczęcie. Rozpoczęcie jest w waypointie numer 1. Dron kadruje dość ładnie, widzimy postępy, widać pokonaną trasę, też prędkość przelotu i odległość jest widoczna do punktu startu, także mamy dość dużo danych tutaj na ekranie, ale spokojnie można to wszystko ogarnąć. Też trzeba pamiętać o tym, że dron zmienia kąt kamery i zmienia wysokość, więc jeżeli chodzi o ustawienie ekspozycji, też to wygląda bardzo ciekawie, ale na tym to polega, więc misja jest dość wymagająca i wymaga, i oprócz tego, że planujemy wszystko w terenie, to jeszcze trzeba założyć, jak będzie nam się rozkładała ekspozycja, czy chcemy mieć ustawienia automatyczne, czy półautomatyczne, czy blokady ekspozycji, a czy może w pełni manualne, bo to światło nam naprawdę przechodzi przeróżne zmiany. Teraz kieruje się już dron do waypointu numer 3. Wygląda to bardzo ciekawie i to, co chciałem tutaj jeszcze zrobić, to o czym sobie pomyślałem, że jednak zwiększymy tą prędkość i zaczniemy nagrywać, bo to już wszystko było w porządku, więc wróciliśmy do punktu startowego po chwili i zwiększyłem prędkość tej misji. Stwierdziłem, że będę ją troszkę inaczej realizował i pokonaliśmy ją jeszcze raz. Ogólnie doświadczenie jest dosyć ciekawe i szkoda, że inne modele dronów, takich jak na przykład R2S albo Mini 3 Pro, nie mają na dzisiaj waypointów. Mają tylko Hyperlapse waypoints, ale to jest coś innego, bo nie możemy tam wykonywać pojedynczych zdjęć czy nagrywać, możemy utworzyć animację hyperlapsową. To, co tutaj zmieniłem, tak jak widać, to jest stop i start i stop recording. W pierwszym waypointie start, a w piątym, czy w trzecim tutaj, bo mamy tylko trzy, stop recording. Też dobrałem prędkość przelotu na nieco większą, bo 5 metrów na sekundę jest to dość wolno, więc dobrałem 10 metrów na sekundę. Uważam, że to jest ciekawa prędkość, bo czujniki, wszystko działa nam dobrze,
a dron porusza się dość żwawo. I tutaj mamy odtworzenie jeszcze raz, czyli wracamy do waypointu numer 1 i za chwilę będziemy mieli powtórzenie tej misji już z nagraniem, a także będziemy mieli cały przelot zarejestrowany w formie wideo i pokonany z prędkością 10 metrów na sekundę. Podsumowując, mogę powiedzieć, jest to ciekawa opcja i ona wprowadza nas już do takich rzeczy jak na przykład mapowanie i do bardziej zaawansowanych aplikacji. Mavic 3 jeszcze nie ma otwartego SDK, więc jeszcze nie możemy używać takich aplikacji jak na przykład Drone Deploy, ale z Maviciem 2 dużo firm sobie świetnie radzi i do dzisiaj używają tego drona właśnie na przykład do sporządzania map, które oferuje. Ja testowałem przez 2 tygodnie Drone Deploy, jestem bardzo zadowolony z tej aplikacji, co prawda jest dość droga, ale daje nam niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie map. To co widzicie tutaj, to już jest ten drugi przelot wraz z nagrywaniem i też z prędkością 10 metrów na sekundę. Za chwilę puścimy całość i myślę, że to wystarczy, bo jesteśmy już na 20 minutach. Jeżeli będą jakieś pytania, ja chętnie odpowiem w polu komentarza pod filmem. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś zaczyna przygodę z dronem lub zna osoby, proszę polecić mój warsztat darmowy Pierwsze kroki z dronem. Link znajdziesz też pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!